Z różnych powodów coraz więcej ludzi przyzwala na ekspansję zła. Są obojętni na zło, jeśli nie dotyczy ono ich osobiście, albo boją się, że jeśli zareagują na to zło, to ono zwróci się przeciwko nim. Albo też są i tacy, którzy zło zaakceptowali jako coś, Normalnego w społeczeństwie. Stąd obserwujemy zjawisko przemilczania kwestii kontrowersyjnych, tendencję do schodzenia złu z drogi, akceptację złych czynów i postaw, i to staje się dosyć powszechne wokół nas. Dzisiaj rozważymy słowo Boże, które jest wezwaniem do innej postawy. Otóż w Psalmie 97, w Wersecie 10, w przekładzie Biblii Ewangelicznej czytamy: O Wy, którzy kochacie Pana, przeciwstawiajcie się złu. A czytelnicy Biblii Warszawskiej pamiętają że ten werset brzmi. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. Tutaj jest użyte słowo, które było używane na określenie czegoś znienawidzonego, obmierzłego, czegoś, z czym człowiek czuje się zwaśniony, powinien czuć się zwaśniony. I w ten sposób Pismo Święte ogłasza, że ze złem nie można się w żaden sposób układać i na nie godzić, że trzeba postawić się przeciwko złu. Odpowiednikiem tego hebrajskiego słowa jest grecki czasownik antistemin. To znaczy przeciwstawić się, sprzeciwiać się, opierać się, stawiać opór, ustawić przeciwko i walczyć. Gdy takie określenia czytamy, z nimi się stykamy, to gotowi jesteśmy pomyśleć, że słysząc takie wezwanie, powinniśmy w sposób czynny, wręcz siłowy, sprzeciwić się temu, co się dzieje złego wokół nas. Że jest to jakby wezwanie do protestu, do jakiejś demonstracji, do jakiegoś e, e, czynnego oporu, do protestów, do walki na argumenty. Tak sobie często myślimy, gdy. Słyszymy o tym, że trzeba się przeciwstawić, że trzeba się sprzeciwić. Ale nie jest to myśl zgodna z duchem Ewangelii Chrystusowej. W tym przeciwstawieniu się chodzi o coś innego, o coś więcej. Na pewno nie chodzi o to, żeby zacząć walczyć dosłownie i używać nawet siły, żeby się sprzeciwić temu złemu. Spróbuję to zilustrować. Jezusowym wezwaniem do kupienia miecza. Jest taki incydent zapisany w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, gdy Pan Jezus już był z uczniami ostatni raz, powiedział, lecz teraz kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Oni zaś rzekli, panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. I uczniowie w tej sytuacji mogli sobie pomyśleć, że trzeba będzie się teraz bić na miecze, że trzeba będzie wywijać mieczem, bo się zmieniła sytuacja. Jezus miał być aresztowany, więc oni w swojej cielesności mogli taki wniosek Wysnuć i zresztą parę godzin później, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, Piotr, apostoł, sięgnął po miecz dosłownie. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługarcy kapłana i uciął mu ucho. Wtedy rzecze mu Jezus: Włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Więc z tego wynika, że to jezusowe polecenie czy zalecenie, żeby nabyć miecz, żeby, żeby się zaopatrzyć w miecz, który jest przecież synonimem walki, wcale nie chodziło o zbrojną walkę jego naśladowców. Że chodziło o coś innego, o przyjęcie postawy, która nie będzie polegać na tym, że się bracia będą brzuchami odpychać, a może jeszcze nawet, jak gdzieś tam czasem widzimy w parlamencie, zaczynają się brać za łby. Nie o to chodzi. Tak samo w wezwaniu Słowa Bożego z listu Judy do podjęcia walki o wiarę, cośmy ostatnio przez dłuższy czas w środę rozważali. Też absolutnie nie chodzi o żadną przemoc. W tej walce o wiarę nie chodzi o żadną, o żadną przemoc. Wiemy, w historii były takie czasy, że myślano, że trzeba chrześcijaństwa bronić siłą. I stąd były wyprawy krzyżowe, żeby walczyć tam o Jerozolimę, ją zdobywać, walczyć z muzułmanami, poganami, heretykami, a w końcu i zaczęli się być samymi między sobą też, bo przemoc zawsze rodzi przemoc i nie jest to duch Ewangelii. Słowo Boże mówi: bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc tutaj wynika z tego słowa wyraźnie, że jak najbardziej powinniśmy Prowadzić walkę, przeciwstawiać się, sprzeciwiać się złemu, ale na pewno nie w sposób fizyczny. I dzisiejsze rozważanie ma na celu ukazanie właściwej formy przeciwstawiania się złu i udzielenia praktycznych wskazówek, jak to robić. Przeciwstawić się. Co słownik języka polskiego mówi o tym określeniu? Otóż mówi, że to znaczy postawić, wysunąć kogoś lub coś przeciw komuś czemuś dla kontrastu, dla przeciwdziałania komuś czemuś. Że polega to na zestawieniu, na skonfrontowaniu rzeczy, pojęć odmiennych od siebie. A więc przeciwstawić się to nie po prostu walczyć, tylko zaprezentować dla kontrastu inną postawę, inny sposób działania, inny sposób myślenia. Na tym według słownika języka polskiego polega przeciwstawianie. I dla przykładu przeciwstawić uczucie rozumowi albo przeciwstawić jedną teorię drugiej. I na tym, i o to tutaj chodzi w przeciwstawianiu się. I jeżeli chodzi o naszą chrześcijańską aktywność, to my mamy przeciwstawiać złu, poprzez prezentowanie dobra, poprzez właściwe zachowywanie. Tak nauczał Jezus. Bardzo wyraźnie to widzimy w Ewangelii. Mówiono oko za oko, ząb za ząb. Ja Wam natomiast mówię, nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. Nie odwzajemniajcie zła. Tak też naucza Słowo Boże w listach apostolskich. Takim miejscem, które szczególnie kładzie nacisk na to właściwe sprzeciwianie się, przeciwstawianie się złu. Jest dwunasty rozdział listu do Rzymian i mamy tutaj cały szereg tych właśnie zestawień, tego kontrastu między złem a dobrem. Rzymian 12.9. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. To nasze obrzydzenie do zła nie ma polegać na tym, że będziemy. E, krzywić się, jak ktoś tam coś złego zrobi, że będziemy opluwać go, że będziemy, że będziemy go wyśmiewać, że będziemy to wyrażać jakąś niechęć do tego zła i mówić, a jak on mógł tak zrobić? Tylko trzymać się dobrego. Przeciwstawienie się złu polega na tym, że trzymam się dobrego. Czternasty werset. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Ktoś nas prześladuje, i to jest zło, to jest zło, z którym się mierzymy, z którym się stykamy. Ale my nie mamy walczyć, przeklinać całe tych ludzi, tego świata, tego, tej niesprawiedliwości i tak dalej, tylko błogosławić. Ła, wow. tak można się sprzeciwić, przeciwstawić złu? No, tak naucza nas Słowo Boże. Siedemnasty werset. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. To jest powtórzenie nauki Pana, Jezusa Chrystusa, by nie odzajemniać zła. Starać się o to, co jest dobre dla ludzi. W ten sposób mogę się przeciwstawić złu, że będę szukać dobra. Ktoś mi załazi za skórę, ktoś zrobił coś złego dla mnie, i może nawet się spodziewa, że ja go zaatakuję, że ja mu w jakiś sposób tam postaram się odpłacić, a ja zrobię coś dobrego, powiem coś dobrego o tym człowieku. To jest przeciwstawianie się. Złu w duchu Ewangelii Chrystusowej. Dziewiętnasty werset, najdroższy. Nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Gdy normalnie się w nas rodzi chęć zemsty, to jest przeciwstawić się temu, przeciwstawienie się temu polega na tym, że ja to zostawię Bogu. To nie jest wcale takie proste. Umówmy się, my chcemy od razu w jakiś sposób się odegrać, ale Słowo Boże nas uczy, jak mamy się przeciwstawiać złu. I XXI werset, najbardziej znany w naszych środowiskach. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zło Zło, gdy się spotka ze złem, będzie jeszcze większe zło. Zło, gdy się zetknie z dobrem, to zostaje bardzo często zniwelowane nawet bardzo szybko. W każdym razie należy zło zwyciężać dobrem. No więc, wy, którzy kochacie Pana, Przeciwstawiajcie się złu, wzywa nas Słowo Boże. Co to jest zło? Gdzie go szukać? Czy ono gdzieś jest daleko od nas, czy bardzo blisko czasem? Oj, zło ma bardzo różne oblicza, różnie się przejawia. Po pierwsze, przejawia się w tym, że działają wokół nas złe duchy, demony. To jest zło, duchowe zło, które krąży i próbuje nas atakować. I często odczuwamy, często w powietrzu wyczuwamy jakiegoś złego ducha, który staje i atakuje i nam przeszkadza. Złem są źli ludzie i ich złe postawy, których, których pełno wokół nas. Zła zwodnicza nauka to następny przejaw zła, z którym się mierzymy, z którym mamy do czynienia. Złe trendy zeświadczenia i liberalizacji poglądów to jest wielkie zło, które się dzieje dzisiaj w kręgach chrześcijańskich, które obserwujemy w naszych zborach. Zło rezygnowania z ideałów Ewangelii na rzecz tego świata, na rzecz ducha tego świata. Obojętność i lenistwo to następne zło, przejaw zła, z którym możemy się mierzyć. Konformizm, akceptacja złego to są te złe rzeczy. I chrześcijanie, ludzie Boży, powinni się przeciwstawiać temu zło. To jest nasze zadanie, to jest nasz obowiązek. Nie wolno nam godzić się na zło, wchodzić w relacje, jakoś się układać z tym złem. Jednym z biblijnych przykładów przeciwstawiania się zła w Duchu Bożym, tak jak należy, jest Jan Chrzciciel, który obserwował niemoralność króla Heroda. Znany wątek z Ewangelii. Marka 6 rozdział, siedemnasty, werset, albowiem sam Herod posła pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herod Jady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony brata twego. Nie wolno ci mieć żony brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazy i chciała go zabić, ale nie mogła, albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a słuchając go czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. Bardzo złożona sytuacja, ale Jan, widząc, co robi ten król Herod. Nie przemilczał sprawy, nie nabierał wody w usta, bo to król, bo to przecież ważna postać, to nie moja sprawa, nie ja powinienem mu to mówić. Ale z drugiej strony Jan też nie atakował Heroda. Nie wyśmiewał na Facebooku, jak, jak on głupi, jak on może tak robić, jak on bezbożny i tak dalej, jaki niemoralny, co to Sodoma i mora. Nie, czegoś takiego też nie robił. On po prostu mówił w jakichś tam sytuacjach, gdy się stykał, mówił nieraz to mówił, że to. Nie jest właściwe, to się nie godzi robić. Oczywiście, gdy Jan odważnie to mówił prosto w oczy Herodowi, bardzo się to nie podobało Herodiadzie i ona już go miała na celowniku i wyczuła taki moment, kiedy właśnie go dopadła. No, Taka jest cena przeciwstawiania się złu, odważnym, odważnego przeciwstawiania się złu. Musimy się z tym liczyć. Trzeba o nam o tym pamiętać, że jeżeli my się przeciwstawiamy, jeżeli kontrastujemy ze światem, to zawsze będzie jakaś reakcja. Jeżeli jesteśmy jak kameleon który jak gdzie trafi, na jakiej gałęzi usiądzie, to takiego koloru nabiera. Jak gdzie wejdzie w jakieś środowisko, to taki się staje, że trudno go odróżnić od całego otoczenia. No to wtedy nie ma wielkich konsekwencji. Nawet jak czasem przejdzie jakiś, e, jakiś drapieżnik, przejdzie i. A, ale nie zobaczy. Nie zobaczy, bo my jesteśmy tacy. Upodobnieni do świata tacy jak inni. No więc jest jakaś konsekwencja. Innym przykładem przeciwstawiania się złu jest to, co zrobił kiedyś apostoł Paweł w stosunku do apostoła Piotra i jego obłudy. W Galacjan II rozdziale czytamy świadectwo apostolskie, a gdy przyszedł Kefas do Antiochii. Przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym, zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba jadą razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzydzani. A wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. A gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Jeśli ty będąc Żydem po pogańsku, żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż zmuszasz pogan żyć po żydowsku? To był, była sytuacja obłudy. Może nawet jakoś nieświadomie apostoł Piotr i jeszcze inni zaczęli tak postępować. Żyje w jednym środowisku, tak, a w drugim tak. Jak? No, i tutaj widzimy, że apostoł Paweł wystąpił. Przeciwko tej obłudzie. Brat przeciwko bratu. No tak, no bo nie można się zgadzać na obłudę w środowisku chrześcijańskim. I apostoł Paweł, chociaż był młodszy we wierze, chociaż miał mniej doświadczeń we wierze, ale jednak się otwarcie sprzeciwił. I to nie poróżniło tych braci na Amen, bo oni byli w, pozostali w dobrej relacji i nawet później Piotr napisał o umiłowanym Pawle, który w swojej mądrości danej mu od Boga pisze listy do kościołów. No, piękne, piękne świadectwo. Ale w tej sytuacji trzeba było się sprzeciwić. I te dwa przykłady słuszne i odważne. Przeciwstawienie się złu pokazują, że wcale w tym nie chodzi i nie powinno chodzić nigdy o jakąś przemoc słowną lub fizyczną, jakieś obrażanie kogoś, jakieś, jakieś drastyczne słowa. Nie, po prostu trzeba wypowiedzieć, przeciwstawić temu, co się dzieje, przeciwstawić to, jak być powinno. Jest to oczywiste? Jest to zrozumiałe? A no więc teraz, jeśli jeszcze jesteście ze mną, postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań odnośnie praktycznego zastosowania tego wezwania, które dzisiaj rozważamy. Po pierwsze, jak przeciwstawić się złym duchom, demonom? Jak to robić? Jak się przeciwstawiać? Znamy takie obrazki z kręgów chrześcijańskich, że jeden czy drugi mówi, ja będę walczył z diabłem. Ja idę walczyć z diabłem. Kiedyś w zborze na Menonitu jeden młodzieniec zakrzyknął, że on będzie walczył z diabłem. On się wybiera walczyć z diabłem, bo on teraz Chrystus nie zamieszkał, będzie walczył. No to ten nasz pastor wtedy powiedział, synku, ty uważaj. Bo Ty z nim nie wygrasz, jak ty pójdziesz tak z nim walczyć. Jak przeciwstawić się złym duchom? Pan Jezus udzielił instrukcji swoim uczniom odnośnie między innymi demonów, złych duchów, mówiąc tak, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. Darmo wzięliście, darmo dawajcie, bo to jest szerszy kontekst. Ale Chrystus Pan. Mówi nam, uczniom swoim, co my mamy robić z demonami, że trzeba je po prostu wyganiać. Wyganiać. I tak to się dzieje, że jeżeli gdzieś na drodze chrześcijanina, sługi Bożego, staje jakiś demon, to chrześcijanin ma autorytet w imieniu Jezusa, żeby go wypędzić. Żeby go wypędzić, i nie ma dwóch zdań. To się nie opiera na tym, że my sami jesteśmy tacy mocni, albo że tak potrafimy powiedzieć jakiemuś demonowi, że aż mu wpięty pójdzie i wtedy on się usunie, ale po prostu w imieniu Jezusa Chrystusa mamy taki autorytet, mamy wezwanie apostolskie. Z 1 Piotra 5,8 Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. To jest bardzo ważna wskazówka, jak przeciwstawiać się złym duchom, demonom. Będąc mocnym w wierze. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Gdy on nam kłamie, gdy on wprowadza na jakiś, powiedzmy, jakiś bezdroża zwątpienia i tak dalej my mamy wierzyć Panu naszemu jego słowu to jest bardzo ważne w rozgrywce takiej z przeciwnikiem z diabłem więc umacniać się we wierze podejmować walkę o wiarę jak to mówiliśmy w środę ostatnią i jeszcze jedna wskazówka apostolska bardzo praktyczna. Pierwszy Tesaloniczą 5,22. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. Po prostu nie wchodź w takie pole, nie właś tam, gdzie nie trzeba. Nie oglądaj tego, co nie trzeba. Nie słuchaj, nie kontaktuj się z takimi ludźmi. Zachowaj dystans. Dystans społeczny. Bardzo modne dzisiaj określenie. Zachowaj dystans. Trzymaj się z dala od takiego zła. Bo ono nawet maseczkę jak ubierze, to może cię zarazić i może ci krzywdę zrobić, i trzeba się temu przeciwstawić. Więc, yy, drugie pytanie: Jak przeciwstawiać się złym ludziom? Bo mówiliśmy, że zło to ludzie źli, z którymi mamy do czynienia często bardzo źli. I aż nas dreszcz przechodzi, jak myślimy o niektórych ludziach, jak oni są jakby z natury źli. I przeciwni, I przeciwni wszystkiemu. Więc jak przeciwstawiać się złym ludziom? Konsekwentnie pozostając po stronie dobrego, nie dać się im wciągnąć, nie dać się zarazić ich postawą, tylko trwać w dobrym, trzymać się dobrego to właśnie jest celem złych ludzi, żeby nas wciągnąć w walkę, żebyśmy się zaczęli mierzyć, żebyśmy zaczęli się ścierać, żebyśmy się zaczęli kłócić. Mm, nie, 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 nie. Słowo Boże nas uczy, żeby się przeciwstawić właściwie złym ludziom, trzeba pozostać dobrym. Trzeba pozostać po właściwej stronie, czyniąc dobrze. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, czytamy w 1 Tesaloniczan 5.15, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Widzicie tutaj ten kontrast, to przeciwstawienie? Zło, zło nas spotyka, ludzie źle się od nas odnoszą, coś nam, jakąś przykrość robią, a my nie oddajemy złem. Ale staramy się dobrze czynić sobie nawzajem i wszystkim. E, pan e, w lisie do Rzymian w XII rozdziale, czytamy w dwudziestym wersecie, lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. On się poczuje, on się spodziewał, że ty mu nie dasz jeść, że ty nie dasz mu pić, że się nawet zacznie śmiał z niego, ty teraz, ty mój nieprzyjacielu, ha ha, ha. Dobrze ci tak, głodny teraz jesteś, nie masz co pić. Ja mam, zobacz, ale ci nie dam. I on się raczej tego spodziewał. A ty mu podajesz, dajesz mu pić, dajesz mu jeść i jemu się robi gorąco. Gorąco mu się robi, nie wie co ze sobą zrobić. Bo jest taka historia mi się ciśnie. Kiedyś e, prorok Elizeusz zaprowadził całą zgraję przeciwników do środka Samarii. Oni byli niewidomi przez jakiś czas, a potem w środku Samarii, czyli w stolicy wrogiego państwa, do którego oni przyszli walczyć, Bóg otworzył im oczy i zobaczyli, że są w samym środku. W stolicy przeciwnika. I ten król mówi, to dawaj go tu teraz wszystkich, wychlastamy mieczem. A prorok mówi, Ej, co ty chcesz zrobić? Weź ich nakarm, weź ich napój. I oni postawili stoły, nali im tam jeść, nakarmili ich. I takim się łyso zrobiło tym przeciwnikom, że już więcej nie wyruszali, żeby grabić ziemię izraelską. Taka jest ta konkluzja. Możecie sobie znaleźć w Biblii tę historię. To właśnie jest to nakarm, napój, a węgle rozżarzone zgarniesz na, na jego głowę. <tak>, tak. Przeciwstawiając się w ten sposób złu, nie tylko... Naprawdę zachowujemy swoją duszę w sposób czysty, nie dajemy się zarazić tym złem, które od tych ludzi bije, ale nawet Słowo Boże nas naucza, że możemy w ten sposób pozyskać duszę dla Chrystusa. 1 Piotra 2.12 mówi tak: Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy Was obmawiają jako złoczyńców, Przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. No to właśnie tak się dzieje. Jeżeli my się nie dajemy zbić z tropu, jeżeli my się nie damy wciągnąć w walkę, w to zło, które jest w tych ludziach, i postępujemy dobrze, postępujemy właściwie to nawet ci, którzy dzisiaj o nas źle mówią i próbują nam przypinać różne łatki, sekciarzy jakichś tam nawiedzonych, nie, niezrównoważonych i tak dalej, to gdy Bóg ich nawiedzi, oni będą wysławiać Boga za to, że mieli do czynienia kiedyś z takimi ludźmi jak my. Tak samo jest rada dla kobiet, dla żon. Podobnie wyżony, żony, 1 Piotra 3, 1. Bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, czyli mówiąc krótko, są źli, postępują źle. Dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. To jest... Praktyczna wskazówka, jak przeciwstawiać się złu w ludziach. Może być taki mąż, że jest po prostu zły: że jest nieprzyjemny, że nawet krzywdzi żonę i jest nie do życia, o tak by powiedzieć. I naturalnie w kobiecie może się rodzić to. Że będzie mu pyskować, że będzie się stawiać, że będzie, że będzie napuszczać kogoś na niego, może nawet policję wezwie do domu. Może tak być. Ale w ten sposób tylko wywołuje jeszcze większe napięcie. Ale jeśli postąpi według Słowa Bożego, jak tutaj czytamy, to może pozyskać takiego męża, dla nowego życia, dla odrodzonego życia w Bogu. To tylko wskazówki pojedyncze, ale czytając Biblię, widzimy, że właśnie w takim duchu powinniśmy się przeciwstawiać złu w różnych jego przejawach. Jak przeciwstawić się złej nauce po trzecie? No bo jest takie zło jak fałszywa. Błędna, zwodnicza nauka, czasem nawet świadomie prezentowana po to, żeby zwodzić ludzi wierzących. Jak się jej przeciwstawiać? Przede wszystkim poprzez to, że się trzymamy, niewzruszenie, niezmiennie trzymamy się zdrowej nauki. W złej nauce trzeba przeciwstawić zdrową naukę. Nie dać się wciągnąć w walkę na słowa, na terminy, na wyjaśnianie egzegeza, ejzegeza i tam jakieś jeszcze, tylko głoś zdrową naukę, trzymaj się zdrowej nauki. Drugi Tesalimiczan 2.15 Przeto, to, bracia, trwajcie niewzruszeniem. I trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez Mowę, czy przez list nasz. Takie jest wezwanie apostolskie: trzymać się niewzruszeni. Jak się przeciwstawić złej nauce? Po prostu trzymać się tego, co jest w Biblii, i krótko, prostolinijnie podchodząc do Słowa Bożego, trzymać się tej nauki. Trzeba też głosić tę zdrową naukę, nie tylko we własnej duszy tak sobie, tak się utwierdzać i o tym będę trzymać się, tylko zdrowej nauki tak się mocno skupić, że na tym, że będzie się trzymać, że nawet nie wiesz się, czego trzymasz. Trzeba wypowiadać tę zdrową naukę w swoim środowisku. Fałszywa nauka się szerzy, jak zgorzel Pismo Święte mówi. Ona wszędzie, w internecie pełno jej, tylko czekają, żebyś kliknął, żebyś polubił, żebyś udostępnił jeszcze, bo to pójdzie i pójdzie i pójdzie dalej. Oni cię nawet proszą, bo jak ci się spodobało, kliknij, łapka w górę, tam bleble, takie różne tam rzeczy, żeby tylko właśnie to ich udostępniać. A ci, którzy się trzymają zdrowej nauki, co powinni robić? Milczeć? Nie, powinni... Trzymając się tej zdrowej nauki, ją głosić. Głoś słowo. II Tymoteusza 4, 2 Tymoteusza 4,2 Bądź w pogotowie w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co Ucho zechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę Ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. To wskazówka dla Tymoteusza ale to uniwersalna prawda, wezwanie apostolskie dla wierzących, jak mają postępować w obliczu złej nauki, fałszywej nauki, błędnej nauki, głosić po prostu zdrową naukę. Jak przeciwstawiać się złej nauce? Poprzez polecanie też i prezentowanie zdrowego nauczania innych sług, kaznodziejów. Nauczycieli Słowa Bożego. My sami nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie przekazać, dotrzeć wszędzie, ale możemy, wiedząc, kto zdrowo naucza Słowa Bożego, z, też udostępnić, czy polecić komuś, czy zaprezentować to, żeby to zdrowe nauczanie się szerzyło żeby nie szerzyła się błędna nauka. No i jeszcze oczywiście. Sprzeciwiać się czy przeciwstawiać złej nauce możemy w ten sposób, że się dystansujemy, że się odcinamy od ludzi, którzy nie głoszą zdrowej nauki, i od miejsc z tą złą nauką kojarzonych że my się nie utożsamiamy z tym, że się trzymamy z daleka. Drugi list Jana, dziewiąty werset. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do Was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie Go do domu i nie pozdrawiajcie. Zachowajcie dystans, nie wchodźcie w relacje. Boże, on mówi, że jest bratem w Chrystusie i że mówi o Jezusie, to nie znaczy, że mogę usiąść z nim i, i, i pić herbatę i rozmawiać i jeszcze sobie razem zdjęcie zrobić na Facebooku, pokazać później. Nie, 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 nie będziemy razem siedzieć, nie będziemy się pozdrawiać, nie będziemy... W Jak to, to, to takie niechrześcijańskie. Właśnie to jest chrześcijańskie, jeśli chcemy właściwie przeciwstawić się złej nauce. Taka jest rada, wręcz nakaz Słowa Bożego. Jak przeciwstawić się złym postawom braci i sióstr? Bo jest też taki rodzaj zła, że gdzieś w... W głowie brata lub siostry z kościoła, ze zboru, coś się zaplęgnie, jakiś sposób myślenia, jakieś, jakaś postawa, która, która no, nie godzi się wśród wierzących ludzi. Więc jak się przeciwstawi złym postawom? No, poprzez osobiste przyjęcie i trwanie. W dobrych postawach, w Biblii nieuzasadnionych postawach mamy tę radę Słowa Bożego, żeby jeżeli widzę w kimś złą postawę, nie ścierać się z tą postawą, nie walczyć, tylko zaprezentować właściwą postawę. Żeby ta moja właściwa postawa, biblijnie uzasadniona, kontrastowała z zachowaniem tych ludzi. No, weźmy teraz najbardziej cisnący się przykład, sprawa dostosowania się do aktualnych rygorów sanitarnych. No, no mamy dzisiaj taki problem. Jest powszechny obowiązek obejmujący całe społeczeństwo. i co do tego nie ma żadnych tu wątpliwości. I ponieważ jest to obowiązek obejmujący wszystkich, nie możemy mówić jako wierzący ludzie, że to jest jakieś prześladowanie chrześcijan. Że to, co się teraz dzieje, to jest wymierzone przeciwko chrześcijanom, żeby ich zniewolić, żeby coś tam z nimi zrobić, itd. Bo dotyczy to wszystkich ludzi na całym świecie. I zarówno rząd polski, jak nasi przełożeni w Panu, jak słyszeliśmy na początku naszego nabożeństwa, wzywają nas dzisiaj do zakrywania nosa i ust w kaplicy. No taka jest sytuacja. Co Słowo Boże mówi? 1 Piotra 2,13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na pana czy to królowi jako najwyższemu władcy czy to namiestnikom jako przezń wysyłanym do karania złoczyńców a udzielania pochwały tym którzy dobrze czynią właściwa postawa chrześcijanina w opozycji do postaw złych jest taka że się podporządkowuje ze względu na pana temu co zostało Ogłoszone, co jest powiedziane. I mam maseczkę nie na brodzie, tylko na nosie i na ustach. Nie? Taka, taka jest tutaj postawa prezentowana przez apostołów. To nie my dzisiaj wymyślamy na gorąco, co tu zrobić, jak tu podejść, ponieważ tu wyraźnie jest powiedziane, że czytamy 1 Piotra 2,13, albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Nie będziemy tutaj głęboko wchodzić teraz w rozważanie tego wersetu w każdym szczególe, ale ogólnie chodzi tutaj, że jeżeli widzimy jakieś złe postawy, to Przeciwstawić się nim możemy w ten sposób, że my sami przyjmiemy postawy właściwe. Postawy, które nam nakazuje Ewangelia Chrystusowa. I postępujemy tak, jak to przeczytaliśmy. Czyli się podporządkowujemy temu ludzkiemu porządkowi, nie, nie wdając się w jakieś tam walki, czy to prawne, czy nieprawne, czy tam jest paragraf, czy w Konstytucji jest tak, czy nie. Jak niektórzy wierzący zdaje się teraz bardziej Konstytucję czytają niż Biblię, bo jakby Biblię czytali, to by zobaczyli ten werset, który żeśmy przeczytali, niby nie mieli żadnego problemu, co z tym fantem zrobić. Jak przeciwstawić się złym postawom w braciach i siostrach poprzez łagodne napominanie i unikanie sporów, bo drugi Tymoteusza 2,24 mówi a sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Może tak być, że i w kręgach chrześcijańskich diabeł tam kogoś potrafi tak omotać, że on pełni, że ten człowiek pełni jego wolę, a nie Bożą wolę. Więc tu znowu mamy ten Tę ważną wskazówkę, żeby przeciwstawić się złu poprzez prezentowanie właściwej postawy, biblijnej postawy. I tyle, i nie wdawać się w żadne spory. Jak przeciwstawić się liberalizacji i akceptacji zła? Bo to jest zło, które się dzieje dzisiaj i obejmuje coraz bardziej kręgi chrześcijańskie. Jak się temu przeciwstawić? Przede wszystkim poprzez przypominanie niezmienności Słowa Bożego, że Słowo Boże nie podlega jakiemuś dopasowywaniu do aktualnych czasów. Słowo Pana trwa na wieki, 1 Piotra 1,25, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane, żeby to było wiadomo, to słowo, które przekazali apostołowie, które mamy spisane w listach apostolskich, w Ewangelii Chrystusowej, to jest to słowo, które trwa na wieki. To nie, że szukamy jakiegoś słowa, może to Dekalog tylko trwa na wieki, może tam jakiś, jakiś fragment z Izajasza czy tam z czegoś. Ale tak to wszystko dostosowujemy do kultury, do czasów. Takie są dzisiaj czasy, taki duch jest dzisiaj i to jest tylko kwestia czasu. Ktoś tam jeden powiedział, że i u Was będą kobiety pastorami, ktoś powie tam, to jest tylko kwestia czasu, że i LGBT będzie w zborach zaakceptowane i tak. Nie, nie. Słowo Boże trwa na wieki, a jest to słowo, które Wam zostało zwiastowane. I jeśli ono mówi w sposób jednoznaczny na dany temat, to to obowiązuje przez wszystkie wieki, aż do przyjścia Chrystusa. Aż do końca tego świata. Tak mówi Sam Pan Jezus. Powiedział o swoim słowie, że jego słowo trwa na wieki. Więc, więc przypominać. Samemu sobie i wokoło, że słowo Boże jest niezmienne. Ono nie podlega żadnym wpływom czasu. Ono jest ponadczasowe i obowiązuje zawsze jednakowo. W objawieniu Świętego Jana 22, 18, czyli ostatnie prawie słowa Biblii, co do mnie, to świadczy każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich. Dołoży Mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Mu Bóg z działu, Jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Nie wolno nic dodawać ani odejmować. Ta myśl się powtarza, bo ona jest w ostatniej księdze Mojżeszowej, też tak samo dobitnie powiedziane, że nic nie dołożysz do słów moich, ani nic z nich nie ujmiesz. Będziesz dokładnie przestrzegał mojego słowa, ściśle przestrzegał, i tu mamy w księdze objawienia taką samą myśl. Więc, by się przeciwstawić tej właśnie liberalizacji, a akceptacji zła, trzeba mocno prezentować. Słowo Boże, i się im mówić, że ono jest niezmienne, żeby to było jasne, bo mamy dzisiaj takie czasy, że niektórzy zaczynają tam ze słowem Bożym kombinować i ostatecznie podważać, podważać wartość, zaufanie do słowa Bożego. Też przeciwstawiać się złu w sensie liberalizacji, akceptacji zła. Możemy i powinniśmy poprzez konsekwentne nazywanie rzeczy po imieniu. Jeśli Biblia mówi, że coś jest złe, to jest złe i kropka, jeżeli mówi, że coś jest dobre, to dobre. Bo biada tym czytamy w Izajasza 5:20 którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Takie dzisiaj są czasy. Tak właśnie się dzisiaj robimy. Jak przeciwstawić się po szóste złej cielesności i demoralizacji, którą obserwujemy wokół nas? Jak? Grzmieć o sodomitach, o tym, że co to jakie czasy? Że piekło Was spotka, jak będziecie coś takiego robić? Nie, Biblia nas do tego nie zachęca. Przeciwstawić złu w sensie cielesności, demoralizacji, to uświęcać w swoje własne życie. To jest przeciwstawienie tej tendencji, tym, tym trendom, jakie mamy w społeczeństwie. Właściwe przeciwstawienie się polega na tym, że. Będę sam dbał o to, żeby uświęcać moje życie. Biblia mówi: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, jak kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, jak kto święty, niech nadal się uświęca. Jest polaryzacja. Źli robią źle i jeśli my będziemy krzyczeć im nad głową, że to jest grzech i tak dalej, że to jest. To nie zmieni ich postawy, ale jeżeli zobaczą nasze uświęcenie, zobaczą, że my, że my mamy coś do zaprezentowania, że jest alternatywa, dla tego bezbożnego, zdemoralizowanego życia. Jest uświęcone życie i my je prezentujemy w społeczeństwie, w otoczeniu, nie wchodząc w to, nie, nie kalając się tym wszystkim, zachowując odpowiedni dystans, no to właściwie się sprzeciwiamy. Bóg nie powołał nas do nieczystości, ale do uświęcenia. Czytamy pierwszy Tesoni 4:7,8. 4, 7, 8. I kto to odrzuca, to odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej myśli, że potrzeba nam ducha świętego w tych czasach, bracia i siostry. Pełni ducha nam potrzeba, społeczności z duchem świętym. Chodząc w duchu świętym, będąc pełnym ducha świętego, będziemy wiedzieli, nawet jak Biblii ze sobą nie, we, nie weźmiemy w tę podróż czy, czy tam gdzie, jakieś spotkanie, to będziemy wiedzieli, jak postąpić, jak przeciwstawić się złu, na które się natkniemy w naszym życiu, w pracy, w podróży, gdzieś, w jakichś relacjach z krewnymi i itd. Tak Jest wielka potrzeba społeczności z Duchem Świętym. Im bardziej czasy są złe, im więcej tego zła wokół nas. To, żeby się przeciwstawić właściwie temu złu, trzeba nam pełni ducha świętego, społeczności z duchem świętym. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Duch święty nas poprowadzi. Będziemy na koniec naszego nabożeństwa śpiewać o tym. Właśnie jak to dobrze, że Duch Święty jest pośród nas i że On nas będzie prowadzić. Biblia mówi, że czasy są złe. Tak, mówi o tym wyraźnie. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział: A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni itd. Za źli i tak dalej. Ludzie zaś źli oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich błąd prowadzając. Tak, Biblia opisuje ostateczne czasy. Tak będzie. Zło tych czasów polega również na tym, że coraz łatwiej w imię miłości, równości Poszanowania praw człowieka, jak to słyszymy, nawet już w kościele, coraz łatwiej godzimy się już na bezbożność, na niemoralność, coraz liczniejsze odstępstwa od słowa Bożego. Jako chrześcijanie, nie zgadzajmy się na to, bracia i siostry. Nie akceptujmy tego. Przeciwstawiajmy się złu W sposób zdecydowany Przyjmujemy, przyjmujmy taką postawę Przeciwstawienia się złu jak, się, jak to robić Jak się przeciwstawiać Jak się przeciwstawiać złym duchom Złym ludziom, złej nauce Złym postawom Akceptacji zła Cielesności, i demoralizacji Tośmy dzisiaj troszkę powiedzieli Jak to robić żeby to robić z klasą, żeby to robić po Bożemu, żeby nie dać się wciągnąć w zło, bo ono się będzie tylko nam narzać wtedy i nas samych zacznie zarażać. Ale przez właściwą postawę, przez zachowanie dobra, przez naśladowanie tego, co dobre. Przez naśladowanie naszego Pana. Jak czytamy, a wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Pełno zła wokół, a my się nie damy wciągnąć i będziemy się przeciwstawiać temu złu, czyniąc dobrze. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich i tak dalej. Tam jest jeszcze napisane.